A to film? O, jak miło. Serdecznie w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Proszę Państwa, dzisiaj mamy 13 dzień marca, imieniny Krystyny. Wszystkim Paniom Krystynom życzymy wszystkiego najlepszego. Proszę Państwa, dzisiaj naszym gościem jest Krystyna Szczególna, Pani Krystyna Głowniak, która jest autorką bardzo wielu prac malarskich i rysunkowych, które dzisiaj eksponujemy w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. I dzisiaj chcielibyśmy zaprosić tutaj Panią Krystynę Głowniak na dłuższą rozmowę o malarstwie, o sztuce, o różnego rodzaju refleksjach związanych właśnie z naszą rzeczywistością. Proszę Państwa, rozmowę tę prowadzić będzie Pani redaktor Ewa Hadrian. Ewa Hadrian, polonista, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, bibliotekarz, starszy kustosz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Lechadzińskiego w Lublinie, bibliolog i bibliofil, członek Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki, popularyzatorka literatury i czytelnictwa, wieloletni współpracownik Radia Lublin, autorka m.in. kilkuset felietonów radiowych emitowanych w cyklu 5 minut z książką, współautorka telewizyjnego programu kulturalnego Afisz w Telewizji Polskiej Lublin, autorka m.in. publikacji Samuela Tyszkiewicza Sztuka Pięknej Książki Lublin 2011. Proszę Państwa, dzisiejszy wieczór umilać nam będzie Standard Brass Band, zespół wywodzący się z Lublina, z solistką Agnieszką Dobrowolską. Zespół Standard Brass. Zespół Standard Brass Band istnieje już 17 lat. Występuje głównie na terenie Lubelszczyzny, chociaż na swoim koncie ma również podróże artystyczne, m.in. do Warszawy, Kielc, Poznania, Łodzi, Wieliczki, Nowego Targu, a nawet do Brukseli. Repertuar zespołu obejmuje przeboje polskiej i światowej muzyki rozrywkowej, znane tematy filmowe oraz standardy muzyki jazzowej i tanecznej. Dzisiejsza bohaterka wieczoru, pani Krystyna Głowniak, jest absolwentką polonistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W tej chwili związana jest z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Proszę Państwa, wystawa, która dzisiaj jest prezentowana, że tak powiem, pod auspicjami Związku Polskich Artystów Plastyków. I myślę, że byłoby dobrze, gdybyśmy mogli na chwileczkę poprosić pana Wojciecha Mędzeleckiego, który tę wystawę przygotował. Bardzo prosimy, panie prezesie, na chwilę. Ja przede wszystkim tej wystawy nie przygotowałem. Związek Polskich Artystów Plastyków jest organizatorem, ale tylko w sensie formalnym, w sensie takim, że zdobyliśmy środki na to. Pan rektor udostępnił nam swoje pomieszczenia. Możemy prezentować naszych kolegów artystów. Ale samą wystawę organizowała pani Krysia przy pomocy pracowników i dyrektora tejże szacownej instytucji. Także tutaj mój wkład jest niewielki. Raczej ten taki niewidoczny, że tak powiem. Jeżeli chodzi o samą wystawę, to ja może bym w tej chwili poprosił tego dobrego ducha całej tej inicjatywy Objazdowej Galerii Sztuki, którą organizujemy od 2013 roku, w tym roku po raz trzeci.
A tą osobą jest nasza koleżanka sympatyczna Krystyna Ludzka-Przychoda, która wszystko Państwu dokładnie wyjaśni, skąd się wzięła idea i kogo już pokazywaliśmy, kogo będziemy pokazywać. Także ja ze swojej strony dziękuję za uwagę. Przyjemnością dzisiaj uczestniczę w tym wieczorze, ponieważ moja imienniczka dzisiaj ma wystawę, bardzo się z tego cieszę. Ja tylko króciutko przypomnę, przybliżę Państwu, żeby nie przedłużać jakoś tej mojej wypowiedzi. Pokażę przede wszystkim katalog, który towarzyszy wystawie. Każdej takiej naszej wystawie, która jest z cyklu galerii objazdowych, właśnie jest zaopatrzona w taki katalog. Galeria objazdowa już jest organizowana przez Związek Polskich Artystów Plastyków, jak tu wspomniano. Jest to już trzeci rok galerii objazdowej. Co roku odbywa się 12 wystaw, a więc jest to już 26 wystawa. W wystawach tych uczestniczyło 36 artystów, ponieważ niektóre wystawy są organizowane przez grupy kolegów. Bardzo się cieszę, że dzisiejsza wystawa jest tak pięknie ubarwiona poprzez występy, które dzisiaj będą. Gratuluję artystce, a Państwa zapraszam po koncercie na obejrzenie wystawy. Dziękuję ślicznie. Proszę Państwa, dzisiejszy nasz wieczór zaszczyciło bardzo wiele osób. Chcielibyśmy część przynajmniej osób imiennie przywitać. Bardzo proszę. Polskich Artystów Plastyków, oddział w Lublinie Wojciecha Mędzelewskiego. Witamy serdecznie Panią Komisarz z ramienia Związku, Panią Krystynę Ludzką-Przychodę. Witamy serdecznie Panią Minister Zdrowia Zofię Ulc, Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Witamy serdecznie Pana Rektora Uniwersytetu Medycznego, Pana Profesora Andrzeja Dropa. Witamy serdecznie Pana Prorektora Uniwersytetu Medycznego, Kazimierza Głowniaka. Mąż dzisiejszej naszej jubilanty. Witamy serdecznie Pana Rektora Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej Stanisława Michałowskiego. Witamy serdecznie Pana Profesora Romana Tokarczyka. Witamy serdecznie Panią Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego Zofię Ciuruś. Witamy serdecznie Pana Redaktora Alojzego Leszka Gzeleu. Witamy bardzo serdecznie Panią Profesor Teresę Kulik, dziekana Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu poprzedniej kadencji. I witamy bardzo serdecznie Pana Prezesa Inżyniera Jana Gąbkę, gospodarza lubelskiej spółdzielni mieszkaniowej. Państwo pozwolą, że dodam, że widzę, że w pierwszym rzędzie jest były rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, pan profesor Kazimierz Gemel. Witam. Proszę Państwa, wydaje nam się, że czas poprosić dzisiejszą bohaterkę wieczoru na scenę. Bardzo prosimy panią profesor Krystynę Głowniak i panią redaktor Ewę Hadrian. Spotkania to jest taki wstęp, żeby pokazać piękny dzień wiosenny, mimo że pada, jak piękne nasze dzisiejsze imieniny Krystyny i jak piękna jest nasza dzisiejsza bohaterka. Bohaterka, od której bije wewnętrzne piękno, o którym mam nadzieję dzisiaj z nią sobie porozmawiamy. Co prawda ja będę prowadzić tę rozmowę, ale to są zapewne te wszystkie pytania, które chcieliby Państwo Pani Krystynie Głowniak zadać. A rozpoczynamy. Czy to był ten krok do Krakowa? No, jako dobry, że tak powiem, duch, jako przyjaciel, wiesz, że tak było. Ten pierwszy krok to było otwieranie drzwi Akademii Sztuk Pięknych o godzinie 10 w sobotę i pierwsze spotkanie z grupą,
No ja jestem najstarszą studentką, także czuję się bardzo dobrze, zostałam zaakceptowana i chyba to jest wspaniale, że właściwie no, marzenia się spełniają i tak się stało. Bycie najstarszym to czasami jest walor, bo wtedy jest się traktowanym trochę na zasadzie takiego mentora. Nie, nic z tych rzeczy. Pani Krysiu, czy ma pani może... A nie, Krysiu. Krysiu, masz papier? A Krysiu, chodź, pójdziemy na kawę. Więc to jest ta relacja. I profesor Bajek powiedział, no pani to ma naprawdę dobrą relację z tymi wszystkimi młodymi ludźmi. No już nie powiedziałam, że to jest skażenie zawodowe. Skażenie zawodowe, które wynika z faktu, że wiele lat pracowałaś z młodymi ludźmi. Z bardzo młodymi ludźmi, tak? Takimi, no tak, którzy, takimi, którzy szukali swojej drogi w życiu i pomyśleli sobie, że ta droga artystyczna, ta droga sztuki jest ich drogą. Ale ktoś się musiał zawsze w tym patniać. No to jest bardzo ważne. Ja pracowałam także nad rodzicami. Napisałam program dla gimnazjum. Potem rozszerzyłam go dla 6-letniej szkoły plastycznej. I tam bardzo ważna była motywacja rodziców, takie poważne traktowanie zainteresowań dzieci. Zawsze podawałam taki przykład, kiedy dziecko podchodzi i mówi, mamo, czy to ci się podoba? Mama zajęta kuchnią, mówi, ach, jakie to piękne. Syn jest zmartwiony, mówi, mamo, naprawdę ci się to podoba, ty nie lekceważysz. Więc nie może być takich sytuacji. Rodzice są bardzo ważni. I też zdarzało się, że uczniowie odchodzili po 3 klasie. No bo cóż to za kariera? Cóż to za kariera? No właśnie, no, ale ta dziecko super zdolne i dusza płacze za takim dzieckiem. No ale ta kariera w twoim wypadku nabiera tempa. Nabiera tempa, bo te studia w akademii, jak widzę, powiedziałabym tak, ja już dawno nie widziałam kogoś, kto tak rozkwitł niesamowicie. To tak rozkwitł, bo wielokrotnie ile razy spotykałyśmy się w czasie tego roku, to ten Kraków był na pierwszym planie. Kraków, czyli nieustanna fascynacja. Bo czasami to jest tak, że po jakimś tygodniach, miesiącach opada jakieś zainteresowanie, już człowiek nie jest taki podekscytowany jak na początku. A tutaj wręcz przeciwnie, ten Kraków dodaje ci skrzydeł. No Kraków to jest moja obsesja od wielu lat, bo zawsze marzyłam, żeby w Krakowie studiować malarstwo. Właściwie nie wierzyłam, że to w ogóle będzie kiedykolwiek możliwe. No a jak to w telewizji jedna pani mówi, niemożliwe stało się możliwe. Więc to jest bardzo, bardzo piękne przeżycie i naprawdę wszystkim państwu życzę, żeby te marzenia mieć po pierwsze, a potem żeby je realizować. No oczywiście tutaj muszę podziękować mojemu mężowi, który zaakceptował ten mój pomysł. To jest 46 lat małżeństwa, więc jest tak, że na pewno on to finansuje i akceptuje moją nieobecność przez co najmniej 6 dni w miesiącu. Także dziękuję ci, Kasiu, że tutaj jesteś i dziękuję ci, że akceptujesz to wszystko, co się w tej chwili dzieje w naszym życiu. Jeżeli rozmawiamy o natchnieniu, to czym jest dla artysty natchnienie, kiedy ono przychodzi? Czy jest w ogóle coś takie natchnienie u artysty? Czy to tylko takie opowieści zasłyszane? I tak, i opowieści zasłyszane i szczególnie przeżyte chwile, osoby, miejsca, teksty literackie. Właściwie nigdy nie wiadomo, co tworzy taką dyspozycję, która pozwala na powstanie obrazu. Obrazu, powstanie jakiegoś dzieła sztuki, tego natchnienia możemy szukać wszędzie, i w tekstach literackich, i w opowieściach, i w innych już powstałych dziełach sztuki, które oglądamy, na które natykamy się czasami przypadkiem. Jak było z twoim poznaniem dzieł Igora Mitoraja? No to jest moja wielka fascynacja, dlatego, bo 14 października 2014 na drzwiach Akademii właśnie znalazłam napis, że w Paryżu zmarł Igor Mitoraj. To było bardzo krótko napisane, ale ja wiedziałam, że to jest najwybitniejszy współczesny polski rzeźbiarz, uczeń Tadeusza Kantora,
który wyjechał do Włoch, w Pietrasanta, pracował w tych samych kamieniołomach, gdzie powstawały dzieła Michała Anioła. Dla Igora Mitoraja pracowały trzy ekipy. Był rzeczywiście szalenie zamożnym człowiekiem, ale to wynikało z faktu, że jego dzieła znalazły akceptację, że one w przestrzeni publicznej przypominały, jak ważny jest człowiek. Ta dehumanizacja Herosa, tak sobie wymyśliłam takie określenie. Pan Lechosław Lameński pisał w Akcencie właśnie o Mitoraju. Pani Skarżyńska taką większą publikację napisała. I to wszystko jakby mówiło o tym, że w dziełach Mitoraja jest właśnie człowiek. Człowiek, który jakby nie ma miejsca w tej przestrzeni jakiejś wrogi. To są właściwie moje takie pierwsze zetknięcie, to było w Paryżu, w dzielnicy Défense, w dzielnicy bankowej. Tam właśnie była taka głowa wielka, która no, jakby zupełnie pobudzała do refleksji, bo przestrzeń bankowa jest no, obca, jest dla człowieka jakby wroga nawet niekiedy. Potem jest taka hermetyczna. Tak. Potem okazało się, że właśnie w tej przestrzeni publicznej jest takie słowo McDonaldyzacja i to właśnie jest negatywne. Pojawiły się rzeźby Mitoraja we wszystkich stolicach europejskich, w takich właśnie ważnych miejscach. No oczywiście w Krakowie na rynku również taka rzeźba znajduje się. Dlatego też bardzo interesowałam się tym twórcą i jego życiorysem i doszłam do wniosku, że właśnie o Mitorajem mogłabym mówić bardzo długo i bardzo chętnie, ale rozumiem, że wieczór jest krótki i na pewno serdecznie zapraszam na rozmowy właśnie o najwybitniejszym polskim rzeźbiarzu, który zmarł niedawno. I no, smutne jest to, że nikogo właściwie nie było z Ministerstwa Kultury i Sztuki właśnie na uroczystościach pogrzebowych Pietrasanta, a ważny jest też fakt, że Igor Mitoraj był honorowym obywatelem tego włoskiego miasta Pietrasanta. I do dzisiaj jeszcze tam mieszkańcy obchodzą żałobę po nich. Jeszcze wracając do Mitoraja, to chciałabym powiedzieć coś takiego, że kiedy się ogląda jego rzeźby, to ma się poczucie takiego dysonansu, który przechodzi w harmonię. Bo z jednej strony jest to ciężki materiał, ogrom tych rzeźb, a jednocześnie one dają jakieś takie poczucie lekkości, kiedy się na nie patrzy. No tutaj najwięcej mógłby powiedzieć pan prezes Mędzelewski, wybitny rzeźbiarz, który niedawno pokazywał swoje prace. I powiem szczerze, również żona rzeźbiarka, nie śmiem wypowiadać się o tych pracach. Mogę mówić tylko o swoich emocjach, o tym, że te dzieła rzeczywiście takowe wzbudziły, spowodowały, że chciałam koniecznie stworzyć epitafium dla Igora Mitoraja. Na jednym z obrazów jest ukryty tekst, zaczerpnięty zresztą z Jana Kochanowskiego. Także jeśli ktoś będzie miał cierpliwość i chęć, niech spróbuje go odczytać. Ale to jest właśnie o tym, że ciało umiera, ale to, co jest najważniejsze, sława i dusza, to wszystko i dzieła przede wszystkim, to pozostaje. Pozostaje w obrazach. Pozostaje w obrazach, pozostaje w sztuce. Kiedyś powiedziałaś, że kontuzję kolana wyleczyłaś sobie tańcem. Święta prawda. Ale jeden z obrazów pokazuje właśnie moje cierpienia, moje chore nóżki. Ponieważ żeby do Krakowa dojechać po tych schodach Galerii Krakowskiej przemieszczać się, to jednak nóżki bolą. Więc pomyślałam sobie, że taki obraz tam się właśnie znajduje jako dobry dowcip, że nóżki też można w Krakowie wyleczyć. Wracając do obrazów, a wracając właściwie do wystaw. Ta wystawa, którą dzisiaj prezentujemy, jest prezentowana w cyklu Objazdowa Galeria. No tutaj Państwo już mówili, wypadałoby przywołać jeszcze nazwiska artystów, którzy
którzy przecież uczestniczyli w tym projekcie. Ty masz, zdaje się... Mam okulary. Tak właśnie, więc przeczytaj. Mam okulary, więc będę czytać. Dzięki. Pan Piotr Bednarski, pani Krystyna Głowniak, pan Andrzej Rzepkowski. Proszę tak oglądać, jak ja to robię, bo w ten sposób jest skonstruowane zaproszenie, że Galeria Objazdowa, i musimy sobie tutaj tak troszeczkę tym zaproszeniem pomanipulować. Bo koła się kręcą. Tak jest. Waldemar Swatowski, Roman Mucha, Ireneusz Wydrzyński, Zbigniew Olszewski, Blanka Gór-Olszewska, Leszek Niewiadomski, Ewa Wójcik, Agnieszka Mitura i Paweł Zbierowski. Kończy tegoroczne właśnie objazdową galerię. Z tego co wiem, że jeszcze, z tego co wiem, przynajmniej dwie wystawy jeszcze tutaj będą prezentowane w Domu Kultury LSN. No i tutaj musimy powiedzieć, że to, że ta galeria może istnieć i ta galeria może się przemieszczać i tę galerię mogą Państwo oglądać, jest między innymi dzięki pomocy finansowej miasta Lublin, które tę właśnie wystawę, a właściwie cykl wystaw sponsoruje. To jest niezwykle ważne, ponieważ wszelkie wystawy, które są prezentowane zarówno tutaj w Lublinie, czy też poza Lublinem, są to wystawy często inicjowane przez samych artystów. Bo często się bywa w takich miejscach, gdzie się chce mieć wystawę. Tak chyba też było w Twoim przypadku. Chyba tak, ponieważ ja wiele lat mieszkałam na LSM-ie, dokładnie naprzeciwko tego Domu Kultury i tutaj wychowywały się moje dzieci, uczestniczyłam tutaj w wielu imprezach, zresztą w poprzednim katalogu napisałam, jak ważny był ten obiekt dla kultury miasta Lublina, jak wielu wybitnych artystów tutaj bywało, a przede wszystkim wielkim sukcesem była publiczność, która właściwie pochodziła z różnych grup społecznych, bo przecież to byli również robotnicy fabryki samochodów ciężarowych, to byli mieszkańcy LSM-u niekoniecznie związani z ważnymi urzędami. To byli naprawdę prości ludzie, którzy tu przychodzili, żeby konsumować tak zwaną kulturę. Naprawdę zawsze było bardzo dużo ludzi, tak jak dzisiaj też bardzo cieszymy się, bo przecież jest piękny koncert i naprawdę częstujemy Państwa tym, co mamy najlepsze. Ale to wszystko sprawa gospodarza, który ma tyle pomysłów, wielkie serce i siłę spokoju, żeby pogodzić te różne żywioły, które pragną tutaj akurat się ujawnić. Myśląc o takich miejscach, gdzie chciało się mieć wystawę, to myślę w Twoim przypadku znowu pewnym szczęściu, bo na przykład nie każdy artysta może poszczycić się wystawą w Indiach. No, pewnie tak. Jest to duży wysiłek, powiem szczerze, bo trochę daleko. Poza tym też są różne trudności, może nie tylko językowe, bo Hindusi świetnie mówią po angielsku, znacznie lepiej od nas. A poza tym tam na Uniwersytecie Amity również jest Wydział Sztuk Pięknych i ta właśnie galeria Wydziału Sztuk Pięknych zorganizowała mi taką wystawę. Także na pewno było to piękne przeżycie, świat według Schulza, oczywiście. No. Jeżeli mówimy o świecie według Schulza, to jest jedna z Twoich fascynacji literackich, która się przeobraziła w sztukę, ale taką ciekawą rzeczą, nie wiem czy Państwo o tym już wiedzą, ponieważ jest to w miarę świeża sprawa, mianowicie wystawa, która zainspirowana była Stanisławem Lemem. No, niektórzy z Państwa oglądali tę wystawę. Nie chcę mówić o sobie, raczej powiem o miejscu. I to jest bardzo interesujące, bo o miejsca wystawowe trzeba czasem zawalczyć. Tam jest rzeczywiście piękna przestrzeń Norwidianum. Kolegium Norwidianum. Wydawałoby się czysto literacka, ale też jako sala wystawowa jest znakomita. I kiedy tam parę razy znalazłam się, a jestem przecież absolwentką KUR-u, pomyślałam, dlaczego by nie tutaj? No i okazuje się, że od tego momentu już po mojej wystawie powstała komisja, że trzeba będzie zgłaszać projekty wystaw, gdzie komisja będzie wyrażała zgodę. Bardzo tym się cieszę, że przybyło jeszcze jedno bardzo ważne miejsce wystawowe. No i tam właśnie zmieściłam się z moim Lemem, bo to były duże formaty. Właściwie myślę, że gdzie indziej to w zasadzie byłoby trudno takie prace pokazywać.
takie prace pokazywać, ale chodzi mi raczej tutaj jeszcze o spełnienie, o tym, jak ogromne są czasami takie rozrzuty tematyczne, bo z jednej strony Schulz, z drugiej strony Lem, a opowiadałaś mi o swojej najnowszej fascynacji. Tutaj Państwo nie uwierzą. Najnowsza fascynacja to Akademia Pana Kleksa Jana Brzechwy. No właśnie, to jest to trudno wytłumaczyć, bo ja jestem wielbicielką audiobooków i polecam Państwu również taką pasję. Ja po prostu nie mogę siąść z książką w fotelu. Jako kobieta nigdy nie miałam zbyt wiele czasu na takie właśnie czytanie, no bo czwórka dzieci, wnuków też dużo. Poza tym no, duży dom, więc poruszanie się po tym domu związane było z różnymi czynnościami, które mnie rozpraszały. Natomiast jeśli włączę sobie audiobooka, to wiem, że muszę pilnować akcji, bo mi akcja ucieknie, więc dzięki temu jestem w stanie w tym pomieszczeniu, w mojej pięknej pracowni przebywać dłużej. Więc to jest ta właśnie tajemnica. Oczywiście kupiłam tego audiobooka mojej wnuczce, ale tak bardzo ten utwór wciągnął mnie, przypomniałam sobie, zupełnie inaczej odbieram go dzisiaj, ten piękny świat, wspaniała edukacja, gdzie pan Kleks kochał swoich uczniów i nikt nie posądzał go o pedofilię, gdzie ta pasja odkrywania świata, poszukiwania czegoś bardzo interesującego w przyrodzie, tam właśnie to wszystko jest. I jako osoba, że tak powiem, parająca się niegdyś edukacją, pomyślałam, że to jest piękna książka, nie tylko dla dzieci. Czyli powrót do dzieciństwa, powrót do Akademii Pana Kleksa, powrót do podróży Pana Kleksa, a przede wszystkim powrót do wyobraźni. To chyba jest najważniejsze dla twórcy. Wyobraźnia. Wyobraźnia, która potem przeradza się właśnie w dzieła literackie. Era só uma, agora não. Da janela vejo luzes da cidade. Peso todo o desejo de um lugar nesse planeta. Wróci do tej miłości, do tej miłości do Krakowa i do pewnych poświęceń, które się wiążą z tym jeżdżeniem do Krakowa. Na przykład tym poświęceniem obywaniu na miejscu do spania o godzinie 10. No to jest takie bardzo sympatyczne, bo ja muszę minimalizować koszta. A minimalizuję w ten sposób, że bilet seniora 30 zł do Krakowa, PKP Intercity, polecam. To jest promocja PKP. Tak, promocja PKP Intercity, bardzo wygodne. A nocuję w klasztorze sióstr Urszulanek na ulicy Starowiśnej, gdzie no, zaprzyjaźniłam się, właściwie w tej chwili mam już koleżanki, siostra Alma, siostra Franceska, siostra Leonia, teraz doszła jeszcze siostra Włoszka, która też na Akademii studiuje dzięki programowi Erasmus, ona po prostu uczy się pisać ikony. Wiem też, że są dwie siostry, tylko nie z tego klasztoru, które studiują normalnie stacjonarnie na Akademii. Także jest to przesympatyczne. No oczywiście stan konsekrowany wymaga ciszy, spokoju. Kiedy się wchodzi do klasztoru, to ja się muszę wyciszyć, jakie to jest dobre dla mnie. Mniej mówić, nie ma radia, nie ma telewizji. No, czasem kupuję prasę i tam daję siostrom. Siostra Dorota mówi, słuchaj, ale nie słuchaj, to tak nie mówi, niech pani słucha. Ja wszystko czytam, co pani mi przynosi, ale ja mówię, siostro, wy jesteście stan konsekrowany, to wy tak nie możecie dyskutować. Proszę sobie wyobrazić, w refektarzu siostry dyskutują o polityce. Ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. No więc to wszystko jest przesympatyczne i nocuję zazwyczaj w rozmównicy czwartej albo w rozmównicy szóstej. To jest bardzo wygodny pokój, skromny, taki jak dla studentki. No i trzeba być o godzinie 21 z minutami. A są wykłady profesora Krupińskiego w sali senackiej, bardzo ciekawe, z teorii sztuki. Ale ja niestety grzecznie wstaję i mówię, panie profesorze, niestety muszę wyjść, bo nie będę miała gdzie nocować. Więc rozbawiam całą grupę. No i no tak musi być, trzeba szanować. No opowiedz jeszcze o czymś, co zawsze fascynowało takich laików jak ja. Mianowicie te opowieści o modelach. Opowieści o modelach. Profesjonalny model krakowski. Model, modelka. To jest, no, to jest taka sytuacja, że trzeba wiedzieć, że po przerwie było 45 minut pozowania, potem jest przerwa, kiedy można wypić kawę, ale model ma przebieralnię, siada z nami w ubraniu i rozmawia o różnych rzeczach.
No, jest taka piękna dziewczyna. Zawsze pytam, skąd pani taka ładna? Ona mówi, jestem ładna, bo moja mama jak stare wino. Im starsza, tym piękniejsza. No, ale teraz pani Edyta jest w stanie odmiennym i też pozuje. I cała grupa jest szczęśliwa, tylko pani Edyta już wkłada taką skromną koszulkę, żeby jednak jeszcze ciało było widać. I jest taka inna. Także też to dla nas jest ciekawe, żeby właśnie ten stan odmienny ukazać. To są naprawdę bardzo miłe przeżycia i bardzo sympatyczni ludzie. Jest również świetny krakowski dziennikarz, który pisze książki i też jest modelem krakowskim. W trakcie pozowania również opowiada nam fantastyczne historie. Także no, to też jest ciekawe, ale dzięki temu myślę, że coraz bliżej jestem opanowania przedstawiania postaci ludzkiej we właściwej proporcji. Jak widzą Państwo, chociaż pani Krystyna tak się zarzekała, że jest najstarsza, no nie ma wieku na to, żeby po prostu nie myśleć o swojej przyszłości, nie rozwijać się. Pani Krystyna jest tego najlepszym przykładem, a właściwie Krystyna, bo dla Państwa to może pani, a dla mnie Krystyna, z czego jestem szalenie dumna. I mówi tak do mnie, porozmawiajmy trochę o tych seniorach. Ja mówię, nie rozmawiajmy o seniorach, ponieważ Krystyna jest dla mnie zaprzeczeniem tylko wszystkiego, co się myśli standardowo o seniorach. Młodsi, wnuczka przyszła, która jest też malarką. Ręce trzyma, tylko nie bardzo wie, którą stroną można malować, ale już zdaje się chyba wie. Wszystko przed nią. Taki ostatni blok, który myśmy sobie tak wstępnie zaplanowały, to była taka rozmowa o kobiecości, o takich kobiecych pasjach, kobiecych spełnieniach, bo kiedy patrzę na Krystynię, to mogę powiedzieć, że takie pojęcie kobieta spełniona jak najbardziej tutaj jest adekwatne. No trudno mi powiedzieć, bo tutaj bardzo wiele jest pań i myślę, że większość to są kobiety spełnione, ponieważ spełniły ten czas i przyszły, wynalazły, czy w jakiś sposób poradziły sobie ze sprawami osobistymi i rodzinnymi i są razem z nami, że również uczestniczą w takim właśnie wydarzeniu, są konsumentkami kultury, to może nie dobre określenie, ja już w tej chwili chyba zaczynam niezbyt dobrze mówić, ale bo po prostu moje emocje w kierunku wnuczki spowodowały, że myślę zupełnie o czym innym. Mówisz, Krystyno, bardzo dobrze, bo tylko tak pięknie może mówić mistrz mowy polskiej. No bo Krystyna jest mistrz polskiej, proszę Państwa. To jest taki szlachetny tytuł, przyznaje się go ludziom, którzy pięknie mówią. Ale żeby pięknie mówić, to jeszcze trzeba pięknie myśleć, mieć piękną duszę i piękne wnętrze. I myślę, że Krystyna jest tego uosobieniem. I dlatego... Jest tego uosobieniem, ale też może powiem tak, ta pełna sala, ja tu obserwuję, nikt nie wyszedł, wszyscy tylko dochodzą. Ta piękna sala jest tego najlepszym przykładem, bo przychodzimy się spotkać z pięknym człowiekiem. Z pięknym człowiekiem. Z pięknym człowiekiem, o którym wiele można by było mówić, my już tak po trochu zmierzamy do końca, bo chcielibyśmy jeszcze zostawić Państwu czas na indywidualne rozmowy z naszym gościem. Ale zaplanowaliśmy jeszcze przynajmniej ze dwie piosenki. Trzy, jeżeli Państwo zechcą, aby zespół zapisował. Muszę jedną rzecz jeszcze bardzo ważną powiedzieć, co się wiąże, że tak powiem, z Akademią Mistrzów Mowy Polskiej. Otóż do końca miesiąca, ja jestem członkiem tej Akademii, proszeni jesteśmy o podanie kandydatur, instytucji oraz osób, które by mogły, że tak powiem, przystąpić do konkursu, no i w roku 2015 dowiemy się, jaka instytucja i jaka osoba otrzymają ten tytuł. Oczywiście ja będę głosowała i przedstawię, że tak powiem, kandydatury lubelskie. Jeśli chodzi o instytucje, to Państwo ze mną się zgodzą, to będzie
Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej LSM i proszę wyrazić akceptację dla mojego pomysłu. Dziękuję. A osoba, która jest mistrzem mowy polskiej, która wiele razy przepięknie mówi o literaturze, o sztuce, o... Tak, państwo domyślacie się, to jest pani Ewa Hadrian. Także obiecuję, że podam te kandydatury i bardzo państwu dziękuję za akceptację. Tego w planach naszego wstępnego omówienia koncertu nie było. Proszę państwa, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i za ciepłe przyjęcie, i za możliwość naszą zaśpiewania, zagrania dla państwa. Ja, ponieważ jestem szczęśliwą posiadaczką mikrofonu, czuję się zobowiązana i zaszczycona przedstawić państwu zespół Standard Brass Band. Na saksofonie barytonowym i klarnecie zagrał Grzegorz Martinson. Na saksofonie altowym i klarnecie zagrał Józef Nikiel. Arkadiusz Jaros to saksofon tenorowy. Bogusław Wróblewski zagrał na saksofonie altowym oraz na saksofonie sopranowym. Na trąbkach zagrali Mieczysław Pawelec, a także Arkadiusz Stec. Na tuzonach Rafał Maruszak oraz Bartłomiej Pietrzak. Instrumenty klawiszowe to specjalność Wojciecha Duraka. Jarosław Goś, gitara basowa. Na perkusji Kamil Wróblewski, Mariusz Wrona, śpiew i gitara. I Agnieszka Dobrowolska, śpiew. Jeśli chodzi o dźwięk, proszę państwa, to w imieniu całego zespołu chcielibyśmy przedstawić i podziękować reżyserowi dźwięku Michałowi Borowieckiemu. Panu dyrektorowi za możliwość stania na tej scenie i występowania dla państwa. Dziękujemy bardzo. My podziękujemy państwu za dzisiejszy wieczór. Chcielibyśmy poinformować jubilatkę, że zapraszamy również na 24 kwietnia, ponieważ wiemy, że pani profesor Krystyna Głowniak lubi taniec, a filozofowie prawa, pan profesor Roman Tokarczyk z panią profesor Marią Szyszkowską szykują dla nas piękny koncert Złote Myśle, Złote Przeboje i myślę, że wtedy będziemy mogli również po raz kolejny się spotkać. Proszę państwa, zanim podziękujemy wszystkim państwu, chcielibyśmy jeszcze na chwileczkę poprosić pana prezesa Wojciecha Mędzelewskiego, prezesa Lubelskiego Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków, a autorkę oddamy za chwileczkę państwu w ręce i przy obrazach będziemy mogli ją serdecznie uściskać. Bardzo prosimy, panie prezesie. Przepraszam, że jeszcze zabieram państwu czas. Pewnie chcielibyście z autorką sam na sam porozmawiać. Mam tu taki dyplom dla naszej koleżanki Krystyny. Wręczam go na finisażu jej 30-lecia pracy twórczej, który zaczęła rok temu, a w tym roku mam nadzieję, że będzie obchodziła jubileusz krócej niż Budka Suflera, bo oni obchodzili przez 5 lat, aby potem następne 5-lecie obchodzić. Krysiu, wszystkiego dobrego na początku twojej drogi twórczej i następnych wielu, wielu lat. Na okazji twoich imienin. Chciałbym jeszcze poprosić Krystynę, która... Na chwileczkę, Krysiu. Dzięki Krysiu... Tak, jest solenizant. Chciałbym jej złożyć oczywiście tutaj
podziękowania za to, że tą Objazdową Galerią Sztuki się ze sławę zajęła. To ona czyni starania, żeby pozyskać galerię, w której możemy pokazywać. Dobiera artystów, którzy występują. Także Krysiu, wszystkiego dobrego z okazji imieniu i za to, że przykładasz się, aby nasi koledzy już po raz trzeci, czy trzeci rok kolejny mogli pokazywać swoje prace w Lublinie dla tak szerokiej publiczności. Także dzięki. Również. Jest ten projekt Galerii Objazdowej, który jest twojego autorstwa. Także, naszego wspólnego. Także gratulacje, że to trwa i niech trwa jak najdłużej, bo jest to cenne dla naszego miasta. Wszystkiego najlepszego. Ja się bardzo cieszę, że możemy w imieniu stuletniego związku, bo my mamy już przeszło 100 lat. Także jesteśmy też stypendystami ZUS-ów, bo jeszcze przedwojennych, także jeszcze wcześniejszych. Jesteśmy związkiem ogólnopolskim, a nawet mamy członków spoza granicy. Także mamy bardzo, bardzo dawną tradycję. Krysinko, no życzę ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Również związkowi życzę wszystkiego najlepszego, żeby związek się rozwijał, bo ja jestem taką niekonwencjonalną artystką, ponieważ moja droga życiowa była zupełnie inna, dlatego mam szansę na oryginalność. Właściciele Semowskiej, pracowników Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Bardzo serdecznie dziękujemy pani profesor Krystynie Głowniak, że wybrała naszą placówkę, naszą galerię sztuki na prezentację swoich prac. Wybrała po raz kolejny. Bardzo serdecznie dziękujemy pani. Proszę państwa, bardzo serdecznie dziękujemy pani Agnieszce Dobrowolskiej, która dzisiaj tak pięknie śpiewała dla nas. Bardzo serdecznie dziękuję pani redaktor Ewie Hadrian, że tak pięknie prowadziła dzisiejszy koncert. Być może rozmawiamy z przyszłą mistrzynią mowy polskiej. Proszę państwa, chciałbym jeszcze podziękować całemu zespołowi i jego kierownikowi, panu Bogusławowi Wróblewskiemu. Wręczamy słodki upominek. A sądzę, że Agnieszka Dobrowolska i zespół jeszcze uraczy nas jakimś piosenką na bis, a potem zapraszamy państwa do Galerii Sztuki w imieniu pani profesor do obejrzenia jej pięknych prac. Dziękujemy serdecznie.